Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jutro pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Do modlitwy proponuję pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Duchu Święty, prowadź nas, oświecaj, Maryjo, wspomagaj. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: kapłan weźmie koszyk z Twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana Boga Twego. A Ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego: ojciec mój, tułacz aramejczyk, wstąpił do Egiptu. Przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi, tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Rozłożysz je przed Panem Bogiem swoim, oddasz pokłon Panu Bogu swemu. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Moi kochani, jesteśmy świadkami modlitwy Izraelity z racji ofiarowania pierwocin płodów ziemi. Modlitwy, która ukazuje historię narodu wybranego w ogromnym, powiedzielibyśmy, telegraficznym skrócie. To jest przede wszystkim historia dobroci i błogosławieństwa dla Izraela ze strony Pana Boga. On uratował naród przed wymarciem z głodu, zagładą, ukazując schronienie w Egipcie, gdzie naród, przybywszy w niewielkiej liczbie, okrzepł, rozrósł się liczebnie, stał się narodem ogromnym, licznym i silnym. On ten naród z Egiptu wyprowadził mocną ręką, wyciągniętym ramieniem, wśród wielkich znaków i cudów, kiedy to naród gnębiony ciężkimi robotami przez Egipcjan wołał o jego pomoc i interwencję. On temu narodowi podarował ziemię, jak słyszeliśmy, mlekiem i miodem płynącą, gdzie Izrael cieszył się jego opieką i obfitością Bożych darów. Mi się to stało. Pan opiekował się narodem, który po opuszczeniu Egiptu wędrował do ziemi obiecanej. Chcę w modlitwie pytać, czy ja w swojej historii narodu, do którego należę, historii swojego osobistego życia, dostrzegam znaki Bożej dobroci, łaskawości, przychylności. Czy za te znaki z całego serca dziękuję? Czy mądrze i owocnie z nich korzystam? A może jest tak, że tych znaków nie widzę lub widząc, za nie nie dziękuję? Czy dziękuję Panu Bogu, że słyszy moje wołanie, kiedy jestem gnębiony przez grzech i w swoim miłosierdziu z tej niewoli grzechu mnie wyprowadza mocą swego przebaczenia? Czy dziękuję Mu, że nieustannie mi towarzyszy w mojej wędrówce z ziemi ku niebu? Pomaga mi pokonywać liczne przeszkody na tej drodze, które spotykam. Czy oddaję pokłon Panu Bogu swemu,
czy nie kłaniam się obcym bożkom, czy kiedy jest mi ciężko, wpadnę w życiowe tarapaty, dostanie się do niewoli, w ręce jakichś prześladowców, to wołam jak Izrael w Egipcie, wołam do Pana o pomoc, o ratunek i głęboko ufam, że ona nadejdzie, że ja marnie nie zginę. Czy modlę się, proszę, aby ziemia, na której żyję, a może ją nawet uprawiam, była urodzajna, dawała obfite plony. To moje propozycje do modlitwy na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Życzę udanego, błogosławionego i owocnego czasu Wielkiego Postu. Z serca błogosławię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.